Witajcie! Jedziemy sobie przez miasteczko Oberhofen. Ja? Oberhofen. I zobaczcie, co tam się dzieje. To jest jezioro Thunersee. I zobaczcie, jakie widoki. Niesamowite rzeczy. Takie potężne jezioro. Zobaczymy, co w sobotę. Jeżeli będę tutaj w tym miejscu, to wybiorę się na pewno na rejs, tak jak po jeziorze Bodeńskim. I zobaczycie, jak tu jest pięknie. Wracamy z budowy takiej. Małe domki budujemy, takie właściwie można powiedzieć domy wielorodzinne. I całkiem sympatycznie. Jeśli chodzi o możliwość odwiedzenia tutaj, zwiedzenia tego miejsca, to naprawdę polecam. Warto. Pytałem się o kolejki linowe, jak tutaj można wjechać, bo tutaj jest bardzo dużo. Na tych szczytach, właściwie tak tych niedostępnych, jest bardzo dużo kolejek takich górskich, jak u nas na Kasprowy. No i pytałem kolegi tutaj, jakie są ceny takich kolejek. No to wyobraźcie sobie, że jazda na górę i z powrotem dla jednej osoby to jest koszt 100 franków. A tutaj takie widoki. To niesamowite rzeczy. Zobaczcie. Jestem po pracy. Znalazłem tutaj takie oto miejsce, bardzo fajne, w lesie, bo tam sobie przy okazji pozwiedzam. Widzicie grill. Można sobie tutaj grillować, ognisko rozpalić, co tam kto lubi, co tam kto chce, usiąść, zjeść. Niedaleko jest strzelnica. Dlatego takie strzały słychać. No tutaj zobaczcie, taka sobie rzeczka bardzo ładna płynie. Strumyczek. No pięknie, po prostu pięknie. Ale no dobra, pokażę Wam od razu. A tutaj takie jaskinie, ściany, taki teren, słuchajcie, no niesamowita rzecz. Przejdziemy się. Tutaj taki mostek. Jakaś budka, no nie wiem, co to za teren jest, słuchajcie, ale bardzo atrakcyjnie tutaj jest, naprawdę. Zobaczcie, no po prostu cuda, słuchajcie, bez dwóch zdań. Ogromna ta jaskinia taka jest. Tutaj widać, też ktoś palił ognisko, nie jedno. Nie wiem, może tu są jakieś nietoperki. Ja ich nie widzę, bo ślepy jestem. Znaczy trochę nie widzę. O, tam jakaś półka. Niesamowite rzeczy. Trochę kapie tutaj z tych skał. I tutaj dlatego jest to błoto. Ale po prostu fantastycznie. Przejdę z tamtej strony, zobaczę. Patrzcie, co tu się dzieje. To naprawdę atrakcje, że głowa boli. I to całkiem niedaleko tutaj od budowy. Zobaczmy tutaj. No jest to widać zamknięta jaskinia. Tu ona się kończy. Ale mimo to coś pięknego. Ups, ale wlazłem. Co tam, jak na mnie pokapie, gorzej z kamerą. Dobra.
No patrzcie, coś super, nie? No mi też się podoba, ale takie atrakcje, kurczę blade, mają tu trochę. Słuchajcie, te skały jakieś niejednorodne są, to znaczy to nie jest taki kamień, tylko widzicie pełno gruzu jakiegoś zlepionego czymś tam. No ale tak to wygląda. Miałem wziąć wędkę, słuchajcie, coś sobie połowić i tak dalej, ale z tego pośpiechu, spakowaniem się i tak dalej, no to trochę to zajęło mi czasu. No i po prostu zapomniałem, postawiłem, że mam wziąć i zapomniałem. Tutaj takie płytkie sobie coś, bajorko, zobaczymy tam ten, no nie chcę powiedzieć wodospad, bo to przecież takie po prostu uskok rzeczny. No. Woda zapewne lodowata. Jak to w cieniu i w górach. Jednakowoż tutaj jest, widzę, takie miejsce właśnie i do spaceru, i do jazdy rowerowej, do palenia ogniska, grillowania, co tam kto tylko chce. Może i słuchajcie, wyjmę rower i się przejadę. Wziąłem wigra. Wigry, przecież jak się wyrażam, wigra. Wigry wziąłem. No i mógłbym je poskładać i przejechać się kawałek do przodu, do tyłu, zobaczę. Bo tu strasznie mokro jest po tym, jak takim uwalonym rowerem do auta go wrzucić. No ale zobaczymy. Tu na jakąś górę się wjeżdża. 586 metrów. Tak żebyście wiedzieli, gdzie jestem. Zobaczycie sobie na mapach, jak będziecie chcieli. Gdzie, co i jak. Patrzcie, jakie po prostu skały, jaskinie. No. Fajnie, co? O, wybudowane w 2012 roku. I tu się można pewnie przed deszczem schronić. A normalnie miejsce, patrzcie, jeden grill, drugi grill, ławeczka tutaj, ławeczki tutaj. No po prostu fantastycznie tu jest. Naprawdę mieli świetny pomysł, żeby wykorzystać ten teren. No. Całkiem atrakcyjnie. Zobaczymy. Idę sprawdzić, czy da się wyjąć rower. Jeżeli tak, to się przejadę kawałek w obie strony. Zobaczymy, tak przynajmniej, nie wiem, po parę minut. Jeśli kamera jeszcze pozwoli, nie będzie, nie rozładuje mi się, to ponagrywam coś jeszcze. Idę sobie taką ścieżką tutaj, bo o, tam mieszkam, w tym domu po lewej stronie, tam z tą białą tablicą na ścianie. Tutaj jakaś stara jabłoń jeszcze żyje, albo grusza, nie wiem. Te ogromne drzewa to lipy. No i popatrzcie, co tam się dzieje tam. No i zobaczcie, co tutaj się dzieje. A na tą górę wielką, tam jest schronisko i tam wjeżdża kolejka linowa. Nie wiem, ja widzę linę, ale nie wiem, czy wy widzicie. No i podobno wjazd 100 euro. 100 franków, przepraszam. No a tutaj tak ładnie wygląda, zobaczcie. Cykadła jakieś tu cykają. Las, wszystko. No pięknie, po prostu pięknie. Tam widzieliście tamtą stronę. Wczoraj pokazałem. I tak sobie tam jeszcze widzę w dole jakieś domki, a potem pod górę w kosmos i tamte ściany. Słuchajcie, wielkie święto tutaj jest. Górale schodzą z gór z krowami. Skończył się sezon na wypas. Wszystkie krowy pięknie są tutaj przystrojone, słuchajcie.
górale też bardzo ładnie ubrani. No jest to tutaj wyjątkowe święto w tym miejscu. No tak wygląda. To jest tutaj Zanen, ta miejscowość, a tam dalej widzicie oddali Kształt. To jeszcze troszeczkę dalej tam byłoby lepiej widać, ale tak to wszystko wygląda. Tutaj takie góry, zobaczcie. Piękne rzeczy. No i chyba będą tu wchodzą na górę, ale fajnie, bo będzie widać. Wielkie, specjalne dzwony pozakładane, inne niż zwykle. Zobaczcie, tutaj zaraz będą szły krówki. Ale dzwony, słuchajcie, wielkości wiadra przynajmniej. Podobne pasy na szyi, takich zwykle nie mają. Wypasione krówki, widać pięknie. No i rzeczywiście, słuchajcie, tutaj nic innego nie można mieć, bo ma nawet, zważając na te piękne łąki, które tutaj mamy przed sobą, tutaj zaraz pod tą trawą są kamienie, więc nie byłoby najmniejszych szans na uprawę. No, to już koniec, ale widzę, że nie tylko ja nagrywam, ale tutaj też miejscowi górale nagrywają, specjalnie poubierani w stroje ludowe. A my jedziemy dalej. Tutaj jeden z większych hoteli drewnianych, Puskstadt Hotel, tak się nazywa. Cały z drewna, widzicie, po prostu jest to ogromny budynek, albo kilka budynków połączonych w jeden. No i tak to wszystko fajnie. To tak wygląda Szwajcaria. Tyle w tym krótkim filmie.